Chcielibyśmy zaprezentować szkoły gimnazjalne powiatu łódzkiego, które przygotowały ofertę na rok szkolny 2014-2015 dla Was, drodzy gimnazjaliści. W tej chwili jeszcze nie są wszyscy, ale mamy informację, że wójtowie przyjęli zaproszenie, udostępnili swoje środki transportu, tak żeby wszyscy gimnazjaliści, którzy chcieliby w tych krajach wziąć udział, żeby mogli z tych zawodów skorzystać. Warto wybrać dobrą szkołę z prostej przyczyny. Ja to powtarzam, takie proste zdanie, że zawsze warto być mądrzejszym niż głupszym. Ale o szkole ponadgimnazjalnej, o tym, co napiszemy na maturze, to wszystko decyduje o naszej przyszłości po prostu, o naszych życiu. Także warto nad tym się zastanowić. W szkole jest potrzebny spokój. Ja bardzo się cieszę, że i w mieście, i w gminach, i w powiecie jest ten spokój. Spokój, że jest utrzymana ta sieć szkół powiatowych i tutaj gratuluję panu staroście, że nie ma zmian, że jest reorganizacja i szkoły powiększają profile i faktycznie na te techniczne zawody większą uwagę zwracają, ale że jest ten układ szkół zachowany, to nie tylko jest dobre dla uczniów, również dla funkcjonowania szkoły. Obaj wiemy. Ważne dla kandydatów do klas pierwszych. Kierunki kształcenia. W roku szkolnym 2014-2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół. Technikum, kształcące w zawodach. Technik mechatronik, technik informatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa. Zasadnicza szkoła zawodowa, kształcąca w zawodach, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca. Zasadnicza szkoła zawodowa, oddziały wielozawodowe, kształcąca w zawodach, monter mechatronik, elektryk, lakiernik, bracharz samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, tynkarz, betoniarz, zbrojarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, piekarz, wędliniarz. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Słuchacz, który podjął naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, może równolegle uczestniczyć w kursach kwalifikacyjnych pozwalających uzyskanie tytułu technika, elektryka, mechanika, mechatronika, informatyka, pojazdów samochodowych, budownictwa, automatyka sterownia ruchem kolejowym, fryzjerstwa, handlowca. Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godzinie od 8 do 15.30. Telefon do sekretariatu 46 837 4201. Thank you.